Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się w grze Nova Lands. I tak, pomiędzy dzisiejszym spotkaniem a poprzednim udało mi się trochę poklikać różne rzeczy, trochę porobić i jeśli mam być szczery, chociaż nie zrobiłem jakoś szczególnie dużo, to udało mi się nafarmić szafiry, więc właśnie w tym oto momencie dwa rubinowe wzmocnienia zmieniamy w szafirowe, które teoretycznie powinny być ciutkę lepsze. Na ile lepsze, nie mam pojęcia. Nie chcę jagódki. Ale tak, jak widać, rubin miał 1-1 i 1-2. Nie chcę upy. A, nie, dobra. Nie ma problemu, mam teraz apteczki. Tutaj jedno wolne miejsce. Ale tak, mniejsza z tym. To co jest ważne, poza tym, że udało mi się nagrać szafiry, to to, że w sumie nie pamiętam, co się działo totalnie. Miałem dosyć długą przerwę od Nowalandsów. Jedyne, co jeszcze kojarzę tak na stówę, to to, że możemy skończyć muzeum. Dzięki temu, że nafarmiłem wszystko, co trzeba. A co będzie dalej? Szczerze, nie mam pojęcia. Poza tym, że chyba musimy jeszcze tę całą super bramę jakąś, czy co tam było, stworzyć i nowe relikwie perfumistrz. Zważnie, nie będę już atakować botów, które ich nie atakują. O, fajne. Mogę więcej botów ogarniaczy załatwiać wszędzie. Ej, czy coś nowego przyniosłem? Tak, to przyniosłem. Możemy zostać aksolotlem, trochę więcej zdrowia i tak dalej. No i jest achievement za to, że mamy komplet w muzeum. I okej, skoro w takim razie już nie będą atakować, to pozwólcie, że stworzę teraz, dosłownie mówiąc, 3 boty logistyczne, bo to ich najczęściej brakuje w różnych miejscach. I po prostu poprzygotowujemy tam, gdzie się da regularne rzeczy. I tak, czy tutaj jest... Co ciekawe, nie. Przed krabami nikogo nie chroniliśmy. Dobra. Czy tutaj jest... Ano jest. A teraz już potrzebny nie będzie, jako że on był w trybie ochrona. Zamiast tego tutaj dodamy właśnie kolejnego bota ogarniającego, bo teoretycznie może być potrzebny. Nie chcę piachu. A, dobra, no, ale nawet puszczę szmaragdy. Naprawdę nawet szkło tu jest porozrzucane. Masakra. A te drzwi wyspa po prostu trochę nieogarnięta. Możemy jej w sumie jakoś pomóc? A no może. Jeden duży magazyn na piach, jeden duży magazyn na szkło. A potem dwa na piach na razie. Przecież bardzo szybko się tutaj zapcha piachem. A przepraszam bardzo, co? A dobra. Piach. Jeszcze, jak mówiłem, jedno zapasowe na piach. Powinno działać dobrze. I teraz tak. Coś jeszcze w sumie jest tutaj? Polowania niebieskie nie będzie już tutaj potrzebne raczej. Przeciwnie, nawet bym sugerował, że powinniśmy kategorycznie tego zaprzestać, bo jak widzę, teraz nie mamy przez co w ogóle galaretki. Ale zamiast tego warto byłoby postawić jeszcze kilka paśników. No w sumie dzięki tym paśnikom to one będą się powoli zmieniały w czerwone. To właśnie z czerwonych dostajemy galaretkę, więc... Czy potrzebujemy czegoś, jakiegoś soku szczególnie? Wiem, że to czegoś tam było, ale... Właśnie, ale... Ponadto nie wiem, czy gdziekolwiek, jakkolwiek, cokolwiek. Więc... tutaj nawet bota tego takiego jakby ogarniającego nie potrzeba. Wyspa jest na tyle spokojna, że sama sobie dajemy radę. Tutaj podobnie. No i jak widzicie, też pięknie wszystko stoi, czeka na moment, w którym stwierdza, że trzeba to już postawić. I no. To jest ok, tutaj... Trochę ku mojemu zaskoczeniu, mogę szczerze powiedzieć, ale też wszystko jest ok.
Czyli jednak te buty nie były potrzebne. Można je w sumie w takim wypadku rozwalić. Co mi tam w sumie... One przeszkadzają, przeszkodzą i tak dalej. I okej. Okay. Skoro to wszystko jest załatwione, to te całe... Nie akcelerator produkcji, tylko te nowa gateway powinniśmy powoli ogarniać. A co za tym idzie, potrzebujemy dwóch zaawansowanych tych super czujników. Od razu joink. I od razu się produkują nowe, więc od razu też joink. 20 tego jakby połączonego metalu. Okej. Okay. I mamy wszystko. A no, mamy wszystko. Okej, okay, w takim wypadku nawet nie bym świadom, że jestem w stanie to zrobić, a i tak to zrobimy. Tylko gdzie będzie miejsce na coś takiego? No, wygląda na to, że tu. Trzeba będzie to ogarnąć. Okej, to trochę przesuńmy. To w sumie też można przesunąć, czyli tak nie ma znaczenia, gdzie będzie stało. Nawet niech będzie tu. Teraz tak. Stację do tworzenia. Tu. I dobrze, mamy nowe gateway. Teraz. Nie ma mocy. Cel? Brakuje prądu, czy jak? A, bo tak jakby... Czyli jednak nie unikniemy tego. Nie unikniemy tego. Aż szkoda. Ja naprawdę będę musiał energię Behemothium wykorzystywać. Teoretycznie widać, ile tutaj to będzie wszystko generowało prądu. Równie dobrze mógłbym postawić trochę reaktorów biopaliwa, tylko to 24 potrzebujemy. No, dużo. Więc wydaje mi się, że Behemothium będzie już lepszym wyborem. No, widzicie, potrzeba ponad 200. Zakładając, że biopaliwo daje nam 24. 10 reaktorów co najmniej trzeba. Po sobie wiem, że mniej niż 10. Może to będzie też lepsze trochę niż męczenie się z tym Behemothium. To ja. Wszystkie fabryki stali w sobie możemy już pokasować. Trochę miejsca po prostu zabierają tylko i wyłącznie. Nie wiem, czy one są jeszcze tak potrzebne. Teraz tak, jeśli chodzi o biopaliwo, chyba tu mieliśmy składzik biopaliwa. A, no mieliśmy. Tak. Teoretycznie biopaliwa trochę będziemy mieć, nawet wezmę tutaj, bo skoro jest go tak dużo, to czym nie. I w sumie nie wiem, jak to wszystko ma działać, ale... Generator biopaliwa. Nadal mi się to jakoś nie widzi. Dobra, wiecie co, może lepiej będzie, jeśli jeszcze sobie to spokojnie przemyślę. A póki co srunimy w kosmosa, bo... Tutaj też jest dużo rzeczy w sumie, których... jeszcze wam nie wspomniałem i pokazałem. Po pierwsze, jako że zbieram szafiry, to przy okazji udało mi się... zgarnąć wystarczająco, żeby to zrobić. Potem zostanie jeszcze tylko takie coś, ale... No, można powiedzieć, że lada się też tym zajmiemy i będzie okej, okay, tylko... No nie mam tych czarnych kamieni. Znaczy, że odblokowujemy następne ulepszenia i... silnik poziom drugiego... Będziemy lepiej chodzić. Zasięg z generatora. Definitywnie super, bo... No, bądź co bądź będziemy mieli więcej bezpiecznych miejsc. Może portalu... Czy inaczej mówiąc, więcej miejsca. Przynajmniej kolejne to takie zasysacze tego wszystkiego. Wydajność, czy będziemy mieć chyba więcej tlenu. Pole widzenia. Tego trochę nie rozumiem, ale no. W sensie, teoretycznie wiem, o co chodzi, ale... Jak ostatnio to ulepszaliśmy, to nie widziałem za bardzo różnicy. Dobra, zanim w takim wypadku dalej, kupmy sobie najpodstawowszy dom.
To jest achievement za to, żeby dostać dom. O, proszę. Nie mogliśmy dom zbudować. Judy prezent? O co chodzi? Proszę. Ja nie zauważyłem, że można było dać ten coś jako prezent. A więc okej, już wiem, do czego będą służyć perły. I zobaczmy co teraz, co tam dla mnie dziś masz, tak. Nowy sklep. Ofiar datek, tak, nowy sklep. Oczywiście, że otwieramy i tak nie mam co robić z funduszami chwilowo. O, przy okazji zobaczyłem naszego kolegę Mewę, któremu daliśmy ostatnio... Co to było? Nie pamiętam, ale on coś tam chciał, więc tak. Co tam mam? A no mam 2000, więc kupimy jeszcze jakiegoś królika wariata z mechanicznym okiem. Było go najłatwiej określić. Okej, to nie jest jeden królik wariat, to są trzy króliki wariaty. I coś jeszcze tutaj jest, czy nie? U, teraz 4000, co? No niestety na to mnie nie będzie stać chwilowo. Ale no, zobaczymy co tam się dzieje w pozostałych miejscach i w sumie co dalej, no nie wiem. Normalnie nie wiem. Ale tak, skoro jesteś tak daleko od ziemi, możesz poczuć się swobodnie nosić, co tylko zechcesz. Myślisz, że kosmici będą się osądzać? Wątpię. Okej, czyli różne skiny. Trochę tego jest. Fajne, niektóre są takie dziwne, ale dobra. Nie przejmujmy się tym, na razie nie będę takich rzeczy kupywał. Co mi bardziej zastanawia, co tutaj jest. Lasca, okej. Mam przewagę ze wszystkimi rodzajami kabli w galaktyce. Jakiego potrzebujesz? A, no, wynalazek, locked. Nie wiem co to, ale... 3000 potrzebujemy, okej. Czyli jakieś ciekawe wynalazki tu mamy u nich. Dobra, niech i tak będzie. Zobaczmy tylko, co ja ostatnio eksportowałem. Udła ze stalą i... Jeszcze mogę je eksportować. Okej. W takim wypadku, czy ja stali do czegokolwiek używam? I jak w ogóle wyglądają nasze ewentualne zapasy stali? Wiesz, nadal nie najlepiej. Hem. Tak, wiem, że zniszczyłem tutaj fabryki stali, ale... Co zrobić? Jedno, co mógłbym zrobić, to pousuwać te wszystkie właśnie tutaj piece i... Naprawdę, zacząć myśleć o tym, żeby tutaj już generować to biopaliwo czy cokolwiek. Zasilenie tego dziedzictwa. Więc co to może być dobry pomysł? Gorzej tylko, że no... Nie przydałoby się więcej botów ogarniających, bo jak widać, nie nadążają. Wszystkiego pełno. Tak... Stali nie ma. Nawet wyłączyłem dostawy stali, gdziekolwiek nie wiem dostarczali, więc... Ja powiedziałbym, że bardzo kiepsko nawet. Ale nie wiem czemu, jak tak teraz patrzę to wszystko, tak sobie myślę, to wydaje mi się, że jeszcze gdzieś mamy jakby drugą rakietę dostarczą. Nie pamiętam gdzie i nie pamiętam co ona dostarcza. Ale jestem w stanie przysiąc, że gdzieś mamy. Może, że raczej mieliśmy. Muszę to sprawdzać nawet teraz, bo nawet nie pamiętam, czy to na odcinku robiłem, czy to było poza odcinkiem. I jest, faktycznie. Dobrze kojarzyłem. Co tutaj można? Podstawowe chipy. Jak najpierw podstawowe chipy? Po prostu i w kartonach. A, wiecie co, te zlecenia, chociaż są kosztowne, wszystkie... Czemu by nie? To robię. Potrzebuję funduszy. W szczególności, że jakieś dziwne wynalazki tam są, więc... tak. A zwykłe chipy komputerowe, no w moim odczuciu, nie robią się jakoś tak szczególnie... Nie wiadomo jak długo i powoli... możemy kupić wynalazek. Od razu lecę. Chyba tam były trzy. Mam nadzieję, że były trzy, bo jeśli nie, to się złamie. I zapomniałem pogadać z Mewem ostatnio, więc teraz też pogadamy. Ale tak, nowy wynalazek z 3000, co tu mamy? Megapiece i elektryczne megapiece działają teraz o 100% szybciej. Fajne. Ale no nie jestem
przekonany i... co? I to tyle? Jeden wynalazek i chyba nic więcej? O, przy okazji, nie wiem czemu to wygląda, jakby budowali jakiś taki GLaDOS. Ale no. Teraz cześć, Mew. Lord Stork, okej, to jest bocian. Rety, widzisz, co twój akumulator zrobił z moim dronem? Teraz mogę lecieć, gdzie tylko chcę. Oto nagroda za twoją pomoc. O, proszę. 3 berboskiny. Jeszcze masz do powiedzenia? Nope. Nic więcej. A czy ty ktoś ma coś do powiedzenia? A, w sumie to jest... są chyba inne postacie, którym jakoś taką się pomagałem, co niektórzy. Czy nie są tu wszyscy tego typu, ale no. Tak czy inaczej, jej. Udało się coś tam zrobić. Teraz, skoro mam jeszcze możliwość, to pójdźmy raz na ten spacer kosmiczny. Bo po prostu chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać tam dalej. Czy będziemy mieć więcej tych czarnych głazów, czy nie. I poza tym chciałbym zobaczyć po prostu, jak to będzie też ewentualnie z zbieraniem szafirów. Iż, ponieważ... no warto by było pozostałe kategorie to jest już, też już zszafirować. Tak, muszę się nauczyć sterować bardzo blisko tego wszystkiego, a nie jakoś nie wiadomo gdzie daleko. Tak, białych kamieni już nie potrzebujemy. Tutaj z tych potrzebuję tylko szafirów. Oczywiście to też nie tak, że nie będę zbierał innych rzeczy, ale szafiry są najważniejsze. Okej, wybaczcie to cięcie, ale... powiedzmy, że... moje doggo, czy tak to określę, stwierdziło, że znowu trzeba dać koncert ten cały dom, więc musiałem je uspokoić. No i tak. Na szczęście szybko tym razem udało się przekonać tego piesła, że śpiewanie cały dom o tej porze to nie najlepszy pomysł. A co mam na myśli mówiąc o tej porze? Niech to na razie pozostanie tajemnicą. No, prawda jest taka, że nie jest to normalna pora, jak zawsze to powtarzam. Ale nie musicie też wiedzieć dokładnie, jaka to pora, bo to kiedy ja siadam do nagrywek i kiedy takie rzeczy robię, to jest nadal coś, po czym można byłoby mnie jakimś cudem wystalkować, więc... na razie tego może otwarcie nie chcę mówić. Co innego oczywiście... naczekać, że jest to nieludzka pora, to mogę wam powiedzieć. A co innego oczywiście też, no, być konkretnie. I dobra. Jak widzicie, zbieram szmaragdy, zbieram też te czarne kamienie. Dlatego szmaragd, mimo tego, że jest następnym krokiem w produkcji, jest też niezwykle cennym głazem do kupowania ulepszeń. Ale i tak najlepsze, co może być, to, że im dalej się zapuszczamy, tym więcej będzie szafirów, szmaragdów i innych takich cenniejszych rzeczy, więc z czasem... zbieranie wszystkich szafirów na ulepszenia, potem szmaragdów i tak dalej, będzie coraz prostsze. I obstawiam też, że właśnie najdalej będą w sumie diamenty, prawdopodobnie. Tak, teraz zrobimy szmaragd, a po szmaragdzie coś jeszcze było, czy już jest diament? Szczerze, trochę zacząłem żałować, że nie sprawdzałem tego dokładniej i nie pamiętam. Ale co by było, nie było i tak... tak to zdobędziemy. Może niekoniecznie w tym epizodzie, ale generalnie mówiąc, pewnie niedługo to będzie. Prawdopodobnie nawet w następnym. Bo nie to, że chcę się przechwalać, że ja tak dużo tu będę farmić czy coś, ale... ten życie po prostu... znowu będzie taki moment, w którym nie będę mógł nic zrobić za bardzo. Będę musiał dużo nafarmić przed następnym odcinkiem. I żeby nie było, to nie jest wada gry. Tak jak Nova Lands... mają to do siebie, że w pewnym momencie no, przechodzą na tryb, w którym potrzeba dużo więcej grindować, żeby osiągnąć postęp najmniejszy. Ja do tego przywykłem, bo żeby nie było i Forager taki był, i Graveyard Keeper, chociaż Graveyard Keeper to nie do końca taki sam typ jak no, Nova Lands czy Forager. Ale... no nie ma co też się okłamywać innych. Takie gry mają to do siebie i to w niczym mi przeszkadza, bo tak się na ciebie bardzo uwielbiam. I dobra, zobaczmy ile tego mamy.
No minimalnie zabrakło. Więc jeszcze pójdźmy na kolejny spacer. I jako, że w sumie i tak jest taka sytuacja, że no, ciężko znaleźć coś porządnego tutaj do roboty. Przez to, że tak, no ta nowa gateway potrzebuje dużo prądu. A co za tym idzie, będę musiał przemyśleć, jak to w ogóle ogarnąć. No, funduszy też za dużo nie mamy, żeby kupować od razu jakieś następne tutaj... A, jak to się nazywa? O, no, żeby już od razu na jakieś następne tutaj móc kupować wynalazki, czy otwierać nowe sklepy, więc to też jest taka kwestia. Najdelikatniej mówiąc, najprościej. Na razie przyblokowana. Tak, prawdopodobnie pójdziemy sobie jeszcze raz, czy dwa na ten spacer. Zobaczymy ten dom gracza cały. A później, no, będziemy kończyć epizoda. Będzie znowu jeden z tych takich, na moje standardy, krótszych, ale... To jest coś złego. W moim odczuciu, szczerze mówiąc, nie. Z drugiej strony to nawet może lepiej, że robię taki krótszy odcinek, tylko że pokazujący coś i... robiący coś niż takie... Powiedzmy 40 minut, gdzie 30 z nich ciągle tylko latam po ten szafir i nic więcej. Nie ukrywam, nie. Jak sam mój nowy opis w sumie mówi. Ja bardzo, ale to bardzo wyznaję ideę longplay bardziej niż gameplay na obecne standardy. Czyli pokazywanie każdego kroku, robienie wszystkiego przy was i tak dalej, ale... Nawet takie bez... Powiedzmy... Beznadziejne... Karmienie jest poza moim zasięgiem jakby... idei longplay. Okej, no... Może są tacy, którzy by chcieli patrzeć, jak latam tylko i zbieram tutaj to i gadam głupotach. Ale jeśli coś takiego byście chcieli, czy to z moim komentarzem, czy bez niego, to... No wiem, może wrzucę to jako jeden z benefitów dodatkowych dla tych wszystkich potencjalnych wspierających kiedyś. Może by nie było to, jak wiem, że stopień, na którym jestem, jeśli chodzi o rozwój mojego miejsca na YouTubie, tego mojego konta, kanaliku, tego miejsca, w którym ktoś słucha, jak gadam do monitora, jest tak niski, że do takich rzeczy jeszcze może daleka i droga. Ale kto wie, może to być naprawdę jedna z tych lepszych rzeczy, właśnie takie dosłownie materiały, gdzie ktoś, jeśli chce, może patrzeć, jak kilka godzin tłukę przeciwników, żeby wyfarnić jakąś jedną broń w Elden Ringu. Właśnie tutaj, jak sobie surwam w kosmosie, żeby zbierać tylko te kamienie, nic więcej. I okej, często takie rzeczy pokazuję, ale z drugiej strony też często je wycinam. Dlatego, że no, jak mówię, nawet dla mnie one momentami są zbyt bezcelowe czy nużące, żeby móc na YouTubie to pokazywać. O, i przy okazji patrzcie, tak gadam sobie o tym, narzekam, a tutaj z drugiej strony zbieraliśmy już tyle, że jeśli się nam pofarci z zbiorem tego tutaj i nawet się pofarciło, to mamy już kolejne dwa ulepszenia szafirowe, więc no mówiąc najprostszym językiem. Dobra, przy okazji też jeszcze trochę polecę dalej, bo chcę zobaczyć, czy daleko są te, takie typowe pola szmaragdowe. I ha, co ciekawe, lecę i lecę i lecę. I okej, szmaragdy są tutaj. Kawałek dalej, ale są, to nawet sporo. Więc pewnie gdybym tam poszukał wśród szafirów, też mnie je znalazł. Tak czy inaczej, czy jest opcja tutaj prezent? Tak, jest opcja, okej. Czyli te perły to są dosłownie prezenty, które możemy rozdawać każdemu. To dajmy jemu. Dzięki za prezent, na pewno mi się przyda. Piękne skiny królików wariatów, jak ja ich nazwałem wcześniej. Jeśli chodzi o te wynalazki, czy jest jakiś nowy? Nie, nadal nie ma. Dobra, starczy tego. Naprawdę, nie mam pojęcia po prostu, jak to działa. Tak czy nie się zabieramy i zaraz przyspieszymy pracę pieców trochę. Teraz jak tak patrzę, tak, szmaragd jest już przed ostatnim krokiem. Po szmaragdzie już mam diament, więc... No, kto wie, może lada moment naprawdę uda się nam już maksymalne przyspieszenie zrobić w tym wszystkiemu. I okej.
pięknie przyspieszamy tę pracę. I tak, w tym momencie już było tyle z takich ważniejszych rzeczy w tym miejscu. I tak, no pozostaje tylko i wyłącznie zobaczyć jeszcze tą chałupę. Na razie będzie ona oczywiście bardzo prosta i podstawowa, ale ważne, że będzie. No, taki domek, mamy achievement. A tutaj poziom komfortu 0. Punkty dekoracji ściennych, dekoracyjnych mebli, dekoracji podłogowych. Chcesz odczekać czas z dobrym pomysłem na scenę. Kiedyś pisze, otrzymasz niewielką premię do produkcji. Dzięki temu tworzysz dodatkowe przedmioty, premię to zarzut poziom komfortu tego domu. Okej, wiecie co? Wiecie co? Może to się wydawać głupie, ale zawalę mój dom śpiwarami. Nie, dobra, to nie ma sensu. Ale okej. Jednak widzę, że będzie trzeba poinwestować sobie fajnie w dom. Tak, chciałem trochę to poignorować, ale jednak, no, nie ma sensu. Co to nie? Chyba bonusy za produkcję jakieś są, więc... Ja. Chciałem w sumie bonusy produkcyjne i... To jest ciekawsza rzecz niż myślałem. Zazwyczaj takie rzeczy są mniej potrzebne, mniej istotne. No ale teraz, jeśli jest jak jest, to... Zaraz pójdźmy tu i zobaczymy, jakie... Dekoracje mógłbym ewentualnie kupić. Pane zwierzę. Naścienna półka, zegar, roślinka, stołek, stół, wazon, półka. Powiedzmy, że na razie, jako że mamy tylko 800, to bym zainwestował w rzeczy różnego rodzaju. Na przykład półkę, czemu by nie. Zegar. I akurat stać nas na ten jeden, jakby droższy dywan, to powiedzmy, że wezmę taki. Wszystko to zaniesiemy do domku, żeby tam mieć to trochę lepiej. I okej, nadal będzie mały, nadal wiadomo, jakich rzeczy tam nie będziemy mieć, ale... No może jakiś ten bonus do produkcji dostanę, bo będę miał jakiś ten komfort czy coś. Tak, zegar nad łóżkiem. Kilka półeczek. Więcej nie możemy. A jak widać, no, zegar i półka dają tyle samo. Okej. Kilka dywanów. Mamy nawet pewien komfort czy jakiś? Nie, nadal za mało. Trochę szkoda. Jakieś takie mniejsze dywany i tym podobne rzeczy też by się przydały. Właśnie, chwilę, muszę sprawdzić, czy da się dywan jakby pod śpiworem położyć. Tak, zaczniemy od dywanów. Nawet nie będę zmieniał koloru, bo nie ma sensu. I tak. Patrzcie, można tak zmaksymalizować zyski. Kładąc po prostu to w taki sposób. Może to być głupie, ale tak. A teraz dołóżmy jeszcze tutaj te śpiwory. Czemu by nie? I chociaż nie ma jakiegoś... Wiadomo, jakiego maksa. Po prostu możemy spać. Zobaczymy, czy jakakolwiek premia. Za każde 12 sztuk dostajemy jedną sztukę. Nie jest to jakieś szczególne. Ale hej. To zawsze coś. Dobra, tak już teraz można powiedzieć, że widzę, jak to działa, rozumiem, jak to działa trochę. W tym momencie już naprawdę mogę wam podziękować za uwagę. Jak coś zrobię. Tak. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to co będziemy robić w tych nawalancach, czego nie będziemy robić i tak dalej. Was pokażę. Ale co jest na pewno 100% pewne, to to, że zbliżamy się ku końcowi. Co nawet... Okej, nie widzicie niestety nakładki Steama, ale nawet achievementy mówią. Jedyny, który nam został, to wytworzenie diamentowego dopalacza, więc... Tak. Bardzo możliwe, że po prostu po tym, jak ten diamentowy dopalacz stworzymy, no to skończymy już naszą tak jakby główną przygodę z nawalancami, bo
No nie ukrywam. Wiem, że jest dużo więcej rzeczy niż tylko achievementy sugerują. Chciałbym dużo więcej, wiem, że jest trochę więcej. Ale po prostu boję się, że to już będzie naprawdę za dużo grindu, za dużo męczenia się ze wszystkim. Więc po prostu będzie, kiedy zrobimy diamentowy dopalacz, skończymy z częstymi spotkaniami. Czy tam częstymi, no... częstszymi, tak, najłatwiej to będzie chyba określić. I po tym dopalacie sobie po prostu pokazywał, jak naprawdę jakieś super rzeczy ogarnę. A póki co... jeszcze może tak... totalne do widzenia. Postawmy dużo tych generatorów biopaliwa i zobaczmy, o co chodzi z tym wszystkim. Tak, wiem, że nie jest to najlepszy pomysł, pewnie ten generator Behemutium naprawdę opłacalniejszy, ale to jestem ja. Działa. Mamy wystarczająco. Mamy wystarczająco. Dobrze. Więc jednak jeszcze mogę zrobić inne rzeczy. Co tam mamy? Tło? I jakby trochę nie rozumiem. Okej, okay, teraz potrzeba dużo rzeczy na większe zamówienie. Tak czy inaczej, niech tak będzie, może się uda. Znajdę gdzieś ogniwo. Mam. O. Może uda się ukryć baterię, to od razu też to wrzucimy. Jedną. Kadniemy, tak? Joink. Dobrze. Cokolwiek tu się dzieje, po cokolwiek jest ta brama. Możemy przesłać kolejne rzeczy do niej. Chociaż takie trochę dziwne są na razie te zamówienia, które tam dostarczamy. Jeśli to tutaj, to jeszcze okej, okay, rozumiem. Ale ten patyk? 10 baterii, 10 zaawansowanych modułów. Dobra. Zobaczę, może udałoby się to jakoś ogarnąć. Dobra. Tych modułów aż tak szybko może nie będzie, ale mam już trochę. Jeśli chodzi natomiast o baterie, czy mamy jakikolwiek skład tych baterii? A no mamy nawet. Proszę, akurat mamy ich 17, więc 10 mogę już ich ukraść. Fajnie. Więc tak. Nie wiem, czy jest coś do dodania. Poza tym, że jednak ten odcinek będzie miał normalną długość, to jest pierwsza sprawa, a druga... Pytamy się, jak będzie po prostu więcej rzeczy, czy też ogarniętych. Tak. Ja teoretycznie nie będę wywłaniał tego wszystkiego. O, mógłbym kilka nawet generatorów usunąć. Okej, okay, to nawet tak zrobię. Żeby po prostu było mniejsze zużycie. I tak. Coś jeszcze chciałem? A, dobra, pamiętam, co chciałem. Na 100% zwiększę produkcję biopaliwa na wszelki wielki, tak jeszcze tutaj. Tworząc dosłownie jeden czy dwa dodatkowe maszyny. Jedną chyba. Powinno wystarczyć, patrząc na to, ile się nam i tak piętrzy tego paliwa. Wszelki wielki. Szybko tylko to dostawię. A nie mam czterech tych metali zaawansowanych. Aż trochę dziwnie. Nie no, mamy. Okej, okay, dobra, po prostu... składzik jakby na wyspie, na której tam się je wysyła, jest zapchany, a wszystkie tam czekają na, dalej na wysyłkę. Okej. Okay. Brakuje prądu, ale to spokojnie. Biopaliwo. Z super smarem oczywiście. A jeśli chodzi o brak prądu, to... no jednak preferowałbym nadal pracować na bateriach słonecznych w głównej mierze. Tak. Po prostu tak.
No i proszę. Mam dodatkową produkcję biopaliwa, żebym się nie obawiał, nie martwił, nie stresował. I w sumie czego tutaj bardziej brakuje na obecny moment? Widzę, że soku. Trzciny. O. Czyli, że boty po prostu nie ogarniają? Czy... Pewno super smaru brakuje. Co jest dosyć smutne. Bo brakuje soku. A to jest naprawdę zastanawiające, że soku brakuje ze wszystkich możliwych rzeczy. Ciekawe. Okej, czyli składzik, do którego chciałem wysłać sok, pewnie po prostu był zapchany. Jak będzie tutaj? Dobra, czyli problem z sokiem powinien zaraz się rozwiązać, na całe szczęście. I teraz już tak. Zaczynam dużo gadać, dużo przedłużać i tak dalej, więc... Chyba najpierw byłoby powiedzieć, że to by było na tyle i dziękuję wszystkim za uwagę i tak dalej. I cóż, no. Po prostu trzymajcie się, no i hej, hej. I tak jeszcze tylko słowem zakończenia i ja... W międzyczasie, pomiędzy odcinkowym... Rozdam te perły już naszym kolegom w kosmosie, pozbieram szmaragdy i tak dalej, więc no, żebyście tylko byli świadomi, że to zrobiłem, więc no to naprawdę już tyle, więc hej, hej.